Kiedy święte ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono w grobie na Kalwarii, krzyż, na którym umarł Zbawiciel, został wrzucony do rowu lub studni. Pokryto go kamieniami i ziemią, żeby zwolennicy ukrzyżowanego odkupiciela nie mogli go znaleźć. Prawie trzy wieki później, w roku 312, Konstantyn Wielki, chociaż nie był chrześcijaninem, podczas bitwy z Maxencjuszem o tron cesarstwa rzymskiego modlił się do Boga chrześcijańskiego, ażeby mu pomógł pokonać przeciwnika. I wówczas ukazał się na niebie świetlisty krzyż, czy monogram Chrystusa otoczony napisem pod tym znakiem: Zwyciężysz. Umieściwszy znak krzyża na sztandarze, Konstantyn rzeczywiście odniósł zwycięstwo i pobiwszy Maksencjusza. Na moście Miliwin 28 października 312 roku został cesarzem rzymskim. Umieścił znak chrześcijaństwa na sztandarach i tarczach swoich żołnierzy. W roku 326 jego matka, święta Helena, odnalazła w Jerozolimie Krzyż Chrystusowy. Pamiątkę tego zdarzenia obchodzimy zawsze 3 maja odnalezienie Krzyża Chrystusa. W roku 614 władca Persji najechał Syrię i Palestynę, zajął i spustoszył Jerozolimę, wywożąc wraz z innymi skarbami wielką relikwię Krzyż Pański. Jednakże cesarz Herakliusz, stanąwszy na czele dużej armii, pokonał Persów i zmusił ich do oddania świętego krzyża, który w roku 629 z wielką czcią odniósł do Jerozolimy, kiedy dotarł do bramy miasta, zdjął strojne szaty, odłożył insygnia cesarskie. I boso, ubrany w wór pokutny zaniósł krzyż na Golgotę na górę Kalwarię i umieścił z powrotem w kościele świętego grobu. Wydarzenie to Kościół upamiętnił, ogłaszając dzień 14 września świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. Boże, którego wolą było, że Twój syn jedyny przeżył ukrzyżowanie, aby doprowadzić ludzkość do zbawienia, spraw, abyśmy my, którym dane było poznać Jego tajemnice na ziemi, zasłużyli na odkupienie w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.